Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Zobaczcie tutaj Państwo, jakie fajne boisko będzie u nas we wsi. Wiejskie boisko Orlik. Zobaczcie, tu będzie takie tego. I tu będą takie duże siatki. Naprawdę, kurczę, w końcu dzieci będą miały boisko. Takie prawdziwe, z prawdziwego zderzenia, z bramkami. Zobaczcie, tu jest taka bramka. Tu będzie siatka, oni tu robią, kombinują. Tam jest druga bramka. I tu normalnie będą rozgrywane turnieje wiejskie między wioskami. Tam jest jedna wioska, tu jest następna, tam też. I tu normalnie dzieci będą grali sobie. Tu, o, takie tu słupeczki, tam takie większe słupeczki fajne. I tu będzie taka siatka założona. I tu taka bramka bardzo ładna. O, nówka li wszystko, tam jest druga. Ja wam powiem, że kot też się cieszy, on już tu chce. To jest kibic. Będzie na trybunach siedział i będzie tu miauczał do tych wszystkich, co tu będą se grali. No. I taki właśnie Orlik chciałem wam pokazać, jaki budują w naszej miejscowości dla dzieci. Z funduszy chyba tam unijnych, czy jakiś tam, nie wiem, jakiś tam. Kurwa. Ale jest coś tutaj, takiego się buduje. Tu będzie murawa, no już jest ładna dosyć murawa. To już by wystarczyło, ale tu pewnie będzie coś posiane. Jakaś tam trawa raczej. No i tak właśnie nasza wieś na końcu świata się rozwija. O, rozwija się. Tak się fajnie rozwija. Tu mamy swoje stacje radiowe. Tu mamy, o, stację radiową, a tu mamy, kurczę, Orlik. I tu jeszcze z takiej perspektywy wam nagram. O, co tu dużo. Jestem zagorzałym fanem piłki nożnej na Orlikach. Dlatego będę tu przychodził sobie z browarkiem i oglądał mecze, jak będą grali ci, co mogą grać. Bo ja nie mogę, tylko kibicować. Ja nie mam butów, ja mam tylko laczki. A w laczkach, no i kota takiego tu, o, ja z tym kotem będę siedział. A jejku, i przede z nim normalnie kibicował z kotem. Oj, takim kotem. No bo ja mam tylko laczki. O, i tak to, kurczę, nie ma za bardzo światła, ale coś tam się rozjaśni na komputerze. No i to by było na tyle. I ja zapraszam was do grania w gry, w piłkę nożną. Zapraszam też was do oglądania moich filmików na kanale ZJPTV. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od głupich filmików, wierszyków, pioseneczek, po jakieś poradniki i takie różne pierdolniki. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, cześć!